Pewnie zastanawiacie się w ogóle, co to jest. Dla was to wygląda jak ten pies popularny. Let me do it for you. Ale to w ogóle nie jest to. Ani ten pies z Ohio, ani to nie jest czołg. Bo mi się to skojarzyło z tym psem i czołgiem. I tak. Na początku powiem wam, że to jest kino. Tak, kino. Nie, to jest kino i wam powiem, że naprawdę to dziwnie wygląda z zewnątrz. W sumie nie pokazałem wam całego z zewnątrz, bo nie wiem po co pokazywać, ale ja pokażę, jak to dziwnie wygląda. Tak wygląda z zewnątrz, ale z zewnątrz to nie interesujcie się, tylko w środku. W środku wygląda tak to kino. I ja je budowałem 3 godziny. Pewnie powiecie... Stary, jak 3 godziny? Ano tak. 3 godziny dlatego, że miałem przerwę i to bardziej zajęło cały dzień niż 3 godziny. Bo męczyłem się, ale takie małe pomieszczenie 3 godziny. O, było bardzo ciężko. Pewnie myślicie, że to jest zbudowane z betonu. Ale to nie jest żaden beton. Co? Jaki beton? To jest Web Displays. Czyli moda, którego użyłem do tego. I proszę bardzo. Możemy kliknąć Shift i prawy przycisk i zmienić na przykład platformę z tego na YouTube. No i proszę bardzo, mamy platformę, ale nie, co ja źle wpisałem. YouTube.com. Muszę wpisać YouTube.com. O, już. I proszę bardzo, mamy platformę YouTube. Możemy na przykład tu wpisać. Mamy tutaj taką specjalną klawiaturę do tego moda. Na przykład wpiszemy swój kanał. Okej, okay. I mamy swój kanał, Arali, a nie ten, bo tu jakaś dziewczyna dziwna. Dziwię się. Ten mój kanał, Arali, wyszukaj. No. O, proszę bardzo, to jest ten mój kanał i proszę, pomóżcie mi dobić te 20 subów w ciągu tego miesiąca. Bo ej, ja to dopiero nagrywam miesiąc, a dopiero mam 17. Pomóżcie mi wbić 20 i w komentarzach napiszcie ocenę tego... W komentarzach napiszcie ocenę tego kina. U, coś się zepsuło. A ja wiem, patrzcie. Zrobię tylko tak i wszystko już zadziałało. Dlaczego? Patrzcie. Tym przyciskiem możemy wyłączyć całe światło, a tym przyciskiem można wszystko włączyć. Jak to jest zrobione? Jak to jest zrobione, zapytacie. To światło jest zrobione z comment bloków. Ale jak? Jak ty to zrobiłeś, człowieku? Proszę bardzo. Na zewnątrz mamy dzień. Link macie w opisie do tego moda. Teraz sobie tutaj wracamy. I proszę bardzo. Ciskamy to. Robi się noc. Wychodzimy na zewnątrz. Za oknem ciemno. A to wszystko dlatego, że użyłem komendy time set i użyłem do tego daylight sensor to się nazywa. Użyłem właśnie tego, a jak nie wiecie co to daylight sensor to takie o popular. Daylight sensor to są takie rzeczy w Minecraft, do którego można zbudować jakąś pewną lampę na przykład. Że daylight sensor na przykład
że produkują światło w dzień, a ten nocą to już gaszą się. Można użyć jako lampy, ale można to coś odwrócić, bo mój brat robił miasto kiedyś w Minecrafcie. Nie wiem, jak to robił, bo ja nie potrafię korzystać z tak zdalnych sensorów. I tak. Ja to sobie zapalę. Nawet to jest fajne oglądać tak, takie rzeczy. Tutaj moje popularne te filmy. Jaki jest najmniej popularny? Uwaga, zejdźmy na sam dół. Gram jako impostor w Among Us. Tylko 6 wyświetleń. Jeden miesiąc temu. Czyli tak. Walentynki 15, Beta 15, Fireo 15, Zaginięcie Fireo 19. A i powiem wam, wbijajcie na mój serwer Discord, ja link macie w opisie do mojego Discorda i ten mod też macie w opisie. Tutaj mamy 23 wyświetlenia. A jaki ma najpopularniejszy film? Najpopularniejszy film jest z wersji 1.20 i ma aż, ten ma 77. Najpopularniejszy ma aż, uwaga, uwaga, bo bardzo dużo, nie mogę. Wyprawa do kopalni po diamenty. 218 wyświetleń. A jaki film ma najwięcej komentarzy? Też zadaję sobie takie pytanie. Ja sam nie wiem. W niektórych komentarzach komentarze są wyłączone, ale tak. Ten właśnie, ten film ma najwięcej wyświetleń. A co możemy się dowiedzieć z informacji na tym kanale? I proszę bardzo, co możemy się dowiedzieć? Nic. Nie chce mi się po prostu tego szukać. Ale dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i łapkę. I pomóżcie mi dobić 20 subów, bo ja proszę was, to od połowy mojej kariery na YouTube. A i mówiłem, w komentarzach napiszcie ocenę tej bazy. Nara.